mówi tak, Zibi, tam u nas jest taki Zaleski, gra ze mną, to jest fantastyczny chłopak, ale on chyba jest Polakiem, bo tam widzę z rodzicami mówi cały czas w innym języku, nawet wiesz, to młody, 12-letni. To się zacząłem tym interesować. Zacząłem się tym interesować. Jak miał 14 lat, poznałem jego ojca, poznałem jego matkę, zadzwoniłem do Dorny, już jako prezes, zadzwoniłem do Dorny, mówię, nie możemy go stracić, trzeba go powoływać na te pierwsze obozy. I muszę powiedzieć, że Nikola zaczął być powoływany na te różnego stage naszej kadry, U16, U17, U18. Zaczynał na to gdzieś tam pomału przyjeżdżać. Poza tym jego rodzice strasznie kochali, czuli się Polakami w 100% i wydaje mi się, że on nie chciał nawet robić przykrości rodzicom.